Nam brakowało bardzo dużo doświadczenia, tak jak wygląda prawdziwe ziemskie życie, bo cywilizowany człowiek, on żyje w takim sztucznym otoczeniu, takim wielkim złudzeniu, tak naprawdę. Myślisz, że żyjesz, że masz swoje życie pod kontrolą, bo zarobisz jakieś pieniądze, z tymi pieniędzmi możesz coś kupić, ale w ogóle nie wiesz, jak to, co masz na talerzu, w ogóle trafi do twojego talerzu. Dobra, ja nazywam się Thomas Notter, tam przyjechałem z rodziną, to znaczy z żoną i z trójką dzieci, 29 lat temu do Polski. Skąd jesteś? Właśnie ze Szwajcarii przyjechaliśmy. A które miasto? I okolicy Zurich, tak, to było, więc my ten dziwny szwajcarski język mówimy. Bo to jest wczorajsze mleko, od wieczorem. A to są wszystkie sery, którzy... Powiedzmy tak. Ludzie często myśleli i nadal może myślą, że jesteśmy hipisami, to jednak nie. Ja nawet myślę, że raczej się nas nie da się określić. Ciągle pyta, jak to się stało, że tu jesteśmy i tak dalej. Trochę myślałam już się trochę nagrać po prostu coś, albo pisać jakiś papier i tam się mogło samemu czytać. Jestem rolnikującym filozofem. Raczej ja powiem, bo nie jestem urodzony jako rolnik, nie mam to w sobie tak naprawdę. Zurich jest jeden z najbardziej bogatych miast na świecie, a zdecydowałeś się mieszkać na Suwalszczyzny. No to właśnie jest ta zagadka, które dziwili na początku, jakim cudem tutaj Szwajcarze się to do ostatniego zakątku Polski, bo to trzeba jeszcze rozumieć. Bo to Polska to jest duży kraj, a ma ciekawsze, rozwinięte rejony, a tu akurat były najbiedniejsze tereny. Tak. W Zurichu najpierw sprzedawaliśmy naturalne produkty, ale jakoś nam się chciało samemu uprawiać i coś produkować z własnymi rękami po prostu. I szukaliśmy właśnie w różnych krajach, aż trafiliśmy do Polski, no i tu jesteśmy. I szukaliśmy też sposób, żeby zarabiać po prostu. Najpierw tylko mieliśmy kozy i trochę później kupiliśmy jeszcze krowę pierwsze i zaczęliśmy robić te sery. Bo to jest park krajobrazowy. Są dużo turystów latem i myśleliśmy, że można tu od razu na miejscu sprzedać. No i się sprawdzało. I to było tak, mieszkaliśmy latem w Polsce, tutaj w tym namiocie, 3 miesiące. A to dzieci te nasze, te pierwsze tutaj, które przyjechali tam z nami ze Szwajcarii. Ale przygoda mieli. Tak z tym, tak przyjechaliśmy do Polski, z takim zespołem tutaj. A to jeszcze ojciec robił z Warszawy wtedy, kiedy jeszcze nie tak wyglądało. Tak wyglądały, kiedy my przyjechali. Te targi, wszędzie w Polsce jeszcze takie targi tam byli. Bo to mój ojciec odwiedzał nas po tym jeżeniu i od tego są te zdjęcia. Czy on próbował przekonać was, żeby wracać do Szwajcarii? Nie, to już nie. Tomas, oszalałeś. Wracaj do Szwajcarii. No ale wcześniej bardziej oszalaliśmy, że kiedyś w tym namiocie, to dopiero. Kto może powiedzieć, że żył 6 miesięcy tylko w indiańskim namiocie od sierpnia do końca lutego, w zimie minus 16 stopni. Było potem śnieg, ile tego było. Otwarte ognisko. Tak, zawsze gotowaliśmy wszystko. Klaudia umie gotować tam wszystko na ognisko, tam był zrobiony. Z dziećmi, dwójką i Nikolas się rodził potem w tych warunkach tam jeszcze. Bez pomocy zewnętrznej nic, my żadnych lekarzy nigdy nie mieliśmy do tej. Wszystko samoodpowiedzialnie, tak chcieliśmy. Tu mieszkał 84-letni stary, umarł wiosną, kiedy my przyjechaliśmy do Polski. Umarł, a jego syn
jesienią potem przed zimą nam sprzedał, bo chciał się, bo gospodarstwo nie pusto na zimę zostaje, bo będzie plądrowane. Ale gospodarstwo jest budowane na konie i to jest mój problem teraz. Wszystko jest za wąsko, za małe. Podwórku tutaj jest na konne wozy, a nie na ciągnik z przyczepą tutaj. Czy chodziło o to, że no, 30 lat temu chcielibyście żyć poza systemem, bo myśleliście, że będzie jakiś apokalips? I... Tak, tak, bo ja słucham od Hopi Indianie te przepowiednie. Po tym myślałem, że trzeba coś robić. Oni mówią, że albo robimy dalej, do góry, że wzrost, a będzie rozpad tego systemu. Albo prowadzimy takie życie równoważone. I to chciałem robić. Trzeba zaczynać u siebie. Teraz sytuacja wydaje mi się, że jest nawet gorzej niż było 30 lat temu. No, oczywiście jest dużo gorzej. No. Że wyszło wszystko w złym kierunku tak naprawdę. Tuż obok każdy sąsiad mi demonstruje, tak, że jak oni się rozwijali. Kiedyś 3 krowy, teraz minimum 12 tam stoją. Tak wygląda. To jest taki wzrost absurdalny. I na ograniczonej planecie nie może być nieskończony. Wzrost wszystkiego. Trudno było rozumieć dla ludzi, że można się kierować innymi wartościami. A wartością dla nas była ta przyroda tutaj, ta dosyć dzika, nie za bardzo rozwinięta. W ogóle, że Polska była taka niecofnięta, tak był dla nas bardzo ciekawą sprawę, że to, co chcieliśmy robić, tu nie było tak absurdalnie, jeżeli chciałem naturalnie uprawiać coś. W tych czasach jeszcze chciałem tylko z koniem pracować. Tak pracowałem tam 4 lata, z koniem tylko uprawiałem. Tu 28 lat miałem. To jest ciekawe. To właśnie to dla turystów, to byli nasi pierwsi turyści tutaj. Pierwsze pieniądze zarobiliśmy przez Etihad Poland. To stawialiśmy dla nich namiot, bo nie mieliśmy inne miejsce i tu spali. Tak, taka turystyka na początku. No i jeżeli jest się młodszym, no to robi się różne rzeczy, no więcej odwagi człowiek ma, kiedy jest młody. No właśnie z trójką dzieci tu przyjechaliśmy, potem urodzili się kolejne dzieci. Ja oczywiście zajęta ciągle byłam z tymi dziećmi, ale bo też dla dzieci to też trudno, bo te starsze też nie umieli po polsku, musieli do serówki, do szkoły i ani słowa po polsku najpierw. Kiedy pierwszy raz do Polski jechaliśmy, to w ogóle nic nie umieliśmy. Ten mały słownik nadal mam ten stary z tym kieszeni. Ten mały kupowałem tam w Ełku, wiem. A zawsze tu wyciągałem, jeżeli musiałem coś powiedzieć, szukać słowo tam, tego. A potem już cała zima musiałem po mleko iść jeszcze do sąsiada i w ogóle dowiedzieć, jak to wygląda ta zima, wszystkie te uprawy. Nie miałem pojęcia, musiałem z ludźmi dogadać, dowiedzieć coś. Mm-hmm. Więc i każdy mi zaprosił oczywiście, to bardzo fajne te ludzi tutaj. Była szkoła, gdzie dzieci jeszcze dostały, już nie istnieje, ta stara szkoła, jeszcze dzieci to szkoły tej idą, to właśnie córki siedzą przed szkołą. To właśnie ja z synem i córką tutaj. Kiedyś jeszcze łosy miałem, tak? A mój pierwszy spiór, tak spojrzę ręcznie tam kosą, kosiłem. No tak wyglądało, tak pieluszki to dla dzieci, wiesz? Wszystko prane ręcznie. Klaudia, wszystko prawe, wszystko ręczna robota. W zimie przy liścia minus stopnie, wiesz jak się robi. To jest Klaudia tu w ogrodzie, tu na dole. To tutaj jest ta, panele słoneczne stoją tutaj, na tym. Tak było, takie puste pole. No tak, wyglądaliśmy tam kiedyś, no. A tu w Sansaniem, tak, dzieci do szkoły tam woziłem, wiesz. Tak? Bo tyle śnieg było, że nie mogliśmy samochodem jechać, tak. W tych latach 90. to był jeszcze ciekawy. Ponieważ mamy właśnie tyle dzieci, mi się wydaje, że po prostu te starsze dzieci, oni dorastali jeszcze w innym świecie. Bo macie 9 dzieci, tak? No to było kiedyś, tak? To były inne czasy. Ale nikt nie chciał kontynuować waszej pracy tutaj.
Na razie nie i nie wiem, czy tego można kontynuować. Wszystkim nie podoba ten klimat tutaj. Bo zimą jest bardzo trudno. Tak, bo to jest naprawdę nie tylko zimą, to jest cały rok jest trudno. Nawet latem. Teraz jest cudowny dzień dzisiaj, ale niestety tak siatko jest. I jest naprawdę trudno w ogóle, jeżeli chodzi o permakulturę. Jak tutaj, jaki krótki okres wegetacyjny my w ogóle tutaj mamy. Zmiany widzimy oczywiście, że robi się chaotycznie. Że kiedyś rolnicy mieli taki przebieg roku, wiedzieli kiedy kosić, kiedy siewy robić i tak dalej. A już teraz wszystko nie działa jak kiedyś. Ty masz co roku masz niespodzianki. Tak? I teraz kurę wypuścimy. Już czas. I teraz masz takie kury naprawdę wolnościowe, że mogą rozchodzić gdzie chcą. Że ona ma tylko zawsze problem z kwiatkami. Że wiosna musi wszystko chronić od kury, bo te kury idą wszędzie grzebać. No teraz mają tam swoje. Od razu idą, gdzie ciekawe. Jak widzisz, wszędzie są drzewa, krzaki, że lubią tam w tym chodzić i grzebać, czują się bezpieczne. Ale czasami są takie głupie, że idą daleko na trawie, do otwartego pola. I czasami starza się, szczególnie żenią, że potem ptak trapnie, że ich złapie. No. To jest oryginalny właściciel, tak? Tak, tak, on zszedł mi wtedy. I to był właśnie, jeszcze obora o krów to nie było, wiesz, to widzisz jak to ten stary. Tutaj właśnie ten wspomniany dach, tak przyjęliśmy, tak wyglądało. To tak, puste. Widzisz, to jest ten środkowy, gdzie teraz wszystko jest, tu z tyłu wszystko jest puste. Tu też puste. Widzisz ten staw tutaj, to zarośnięty. Był nic. Pustka. Teraz wszystko zarastało. Kiedyś to był pusty, był wypalony. Ten cały, te górki. Nic nie rosło na tym za bardzo, bo za sucho po prostu. Już jako dziecko miałem takie dziwne, naturalne powiązanie do tych niewidocznych sfer istnienia. I później przez kontakt z Indianami, z Native Americans, to jeszcze głębiej to chodziłem. Oni dali mi to, co mi brakowało, bo to była taka tradycja, tysiącletnia tradycja, co nam brakowało tutaj na zachodzie. I dzięki temu bardzo dużo dowiedziałem. To jest rolnictwo kreatywne. To było już tysiące lat temu, kiedy w ogóle nie było takie słowo permakultura. To jest po prostu, jeżeli człowiek się dopasuje do tego, co ma, klimatyczny, terenowy, glebowy, swoje możliwości, umiejętności i tak dalej. On z tego spróbuje jak najlepsze robić. A jeżeli on to dobrze robi, jeżeli rozumie to wszystko, coś dobrego wychodzi. To jest prawdziwe całe gospodarstwo. Ja mam wiele hektarów upraw, zbóż różnych i u nas jest teraz bardzo dużo organicznego materiału po prostu. Kiedyś to było kiepsko, bo ten grunt był taka półpustynia, ale teraz mam ten luksus. Mam tak strasznie dużo tej słomy, że mogę słomy używać teraz, żeby robić takie ogrodzenie. Jest coraz więcej. W tym roku już w ogóle będzie eksplozja, bo tak pierwszy raz od kiedy mieszkamy tutaj regularnie padało. Jest zielony jak nigdy nie było. Poniżej 50 cm są głazy. To są ogromne kamienie tutaj leżą naprawdę. A w tej warstwie wyżej to są milionów takich drobnych kamieni, jak tu widać tutaj. Tutaj mój problem jest, to trzeba rozumieć, tu są kamienie i żwir. A ja w ogóle nie miałem żadnej warstwy humus. Tu brakowało po prostu warstwa uprawowa, bo oni koniami tylko trochę robili. Był kamień, to skoczył z tym pługiem. I tak była ta uprawa tam kiedyś. Więc to było bardzo nisko i nie mogli głębiej. I był zaklinowany dużymi, małymi i wszystkiego i wyschło od razu, bo to taka warstwa żywa, to jeżeli by 2-3 dni bez deszczu, to już był sucho. I czasami te kamienie nawet na powierzchnię tam widać i tam nic nie może rosnąć. Więc tu na początku spróbowałem bez i rozumiałem, tak nigdy nie będę miał gleby. To nie mogę tyle materiału budować na takim obszarze,
Ja muszę w głąb iść i aktywować całe to i wybierać to, co nie jest żywe. Więc kamienie wyciągałem, z tym robię coś pożytecznego. Bo w ziemi nie są pożyteczne, ale tutaj bardzo. A dzięki temu mam teraz taka warstwa urodzajna i mi nie wysycha teraz. Jeżeli jest suchy okres, to korzenie idą głęboko, bo już kamienie nie przeszkadzają. I ten humus w tym, próchnica ciągle rośnie. No, jest jakiś testament waszej pracy, tak? To jest ten, może drugi największy, jeden z największych jest na pewno. No wiesz, to wszystko trzeba nosić. I to było wykopane, to nie leżało na ziemi. To jest wyorane, żeby mieć na czym pracować. Teraz wiosna, tu wiele lat temu wykopałem te duże. Bo tu był jakiś jaćwingowski czy coś, budynek. Jednak tutaj fundamenty byli. I wykopałem, że mogłem już latami normalnie orać. Ale czasami czuć jeszcze głębiej, było jeszcze kamienie. I tutaj wiosno, ten cały obszar głębiej kopałem, bo przeszkadzałem jeden kamień, który wyżej był i zacząłem kopać, jeszcze jeden i było mi potrzebne, żeby ten mur tam budować. Więc tutaj widzisz, jak to wygląda w tej ziemi, to chciałbym, może fajną okazję, ale żeby to pokazać, jak musiałem pracować tutaj, jak to wygląda. Teraz to już jest taka brązowa, dobra ziemia, ale kiedyś to nie było tego. To było wszystko jak tutaj na dole. Teraz jest ta głęboka warstwa. To są teraz te mniejsze, które można tam jeszcze tam rzucać i coś. Ale są takie, muszę z ciągnikiem i z łańcuchem wyciągać taki duży. Nie potrafię nosić oczywiście. Niesamowite. I to jest wszędzie tu na dole. A do dołu to jest oryginalna w miarę, no oczywiście parę deski tam dodałem. Ale w środku to już koziarnię zrobiliśmy w stodole, bo tutaj przynajmniej miejsce było, okno dodałem. I kozę mamy 6 mlecznych do dojenia. Jeszcze w tym roku dwa taki większe kozioł mam i taki młody, tegoroczny. I też więcej już nie będzie, już tylko mniej, bo już nie jestem taki młody i musimy powoli się cofać. Ile masz lat? Więc zaraz 56. W tym miesiącu jest. A chcesz być rolnikiem do końca? No chcę, muszę. Z polskiej emerytury jak można żyć? Ta emerytura jest tak liczona, że mieszkasz potem na gospodarstwie i dzieci, jakieś dziecko weźmie gospodarstwo, a ty tylko z nim jeszcze żyjesz. To wystarczy. Ale jeżeli nie masz dzieci, jeżeli nie żyjesz na gospodarstwie i jakiś syn tam prowadzi dalej gospodarstwo, jak z tych pieniędzy żyć? To nie jest możliwe. Musisz pracować i dalej gospodarować, aż umierasz. No. Ja kiedyś też właśnie, ja zawsze poszłam kiedyś do tych kóz i doiłam, ale teraz po prostu mi ciągle bolą te ręce właśnie. To są skutki, jeżeli się robi takie rzeczy przez tyle lat. To z tego względu niestety mój mąż jeszcze musi dojść. Ile mleku oni dają? No niestety w tym roku, no dobrze, że bardzo, bardzo mało, bo i tak jest za dużo mleka, ale powinny koza od 1,5 litra mleka do 4. W pierwszych latach miałem ich wszyscy na łańcuchach tam na polu i kozy nie lubią, jeżeli jest mokro, jeżeli deszcz pada, jeżeli wiatr wieje, jeżeli jest za gorąco. W ogóle nie lubią być na polu, wolą zawsze iść rzec na polu, ale wrócić do domu. I musiałem chronić drzew od gryzenia, tak? Więc musieli być na łańcuchach, ale i tak nie było tak zbyt ciekawy. I później, teraz już wolę ich trzymać tutaj, przeważnie są w środku, mają wybieg i dokarmię z koszonym. I to są zadowolenie, deszcz nie przeszkadza, słońce nie przeszkadza. Masz gospodarstwo ze zwierzętami, ale no, są ludzie, którzy dbają o planetę i mówią, że powinniśmy wszyscy być weganami. Tu można wyraźnie powiedzieć, ludzie,
większość z was brakuje po prostu praktyczne real earth doświadczenie. Weganizm nie funkcjonuje po prostu tym bardziej na północ z tego, tej planety chodzicie. To jest tylko ciekawe, gdzie są bardzo cieple klimaty. Tam rośnie wszystko cały rok, ale tym bardziej na północ generacji od ludzi, od tysięcy lat mogli tylko przeżyć dzięki zwierzętom. Naprawdę. Cała urodzajność planety polega na tym, że zwierzęta działały tutaj milionów lat. Co oczywiście jest absurdem, że co teraz jest, że jest malutkie gospodarstwo tak w miarę, a mnóstwo zwierząt jedzą więcej niż tam rośnie i kupują od Brazylii czy coś po tym pasze. To jest bardzo destrukcyjne, ale to jest jedno. A nie wrzucać teraz, że zwierzęta w ogóle nie są zły. To są właśnie bardzo potrzebne do przeżycia człowieka. I tym bardziej na północ, tym więcej polega całe życie na zwierzętach. Wiesz, muszą być związane, bo mają taką bardzo niemiłą hierarchię kozy. Najsilniejsze by pilnowali, że te słabsze nie mogą żreć. No. To jest niestety zwierzęce życie. I szczególnie kóz, ta hierarchia jest dosyć intensywna. No, jest czasami ciężko wytrzymać. Ja spróbuję racjonalnie tak żyć, tak z logiką, tak sprawiedliwy. A potem widzisz, jak natura działa, to natura kóz na przykład. Można tak długo żyć, tak długo trzymać zwierzęta i coraz nowe niespodzianki przeżyć. Czy wiosną jedna koza, nawet nie wiem która, udało się złamać nogę u drugiej kozy, bo tak ją walnęło z rogami, a miesiąc później drugiej. Ale to jest czasami ciężko, jeżeli jesteś człowiekiem, który spróbuje racjonalnie, a zwierzętami to się nie uda. I to może też to jest taka lekcja życiowa dla mnie, że po prostu akceptować, że nie mogę tego z logiką racjonalnie kontrolować. Tutaj panują inne warunki. To jest ten koszy ser teraz, tylko musi teraz serwatka. Większość klientów są obcokrajowców, czy Polacy z innych regionów? To raczej z Polski, ale siadko z uwaścizny. Starsza się, ale bardzo często po prostu turyści. Albo takich, niektórzy mają tu domy letniskowe i co roku tu są. Robią co roku też w tym samym miejscu wakacje. Czasami przez 15-20 lat przychodzą do nas, ale to jest akurat bardzo miłe. Większość mojego życia jest dla tych zwierząt. 30 lat prawie tutaj siedzę, od rana do wieczora. Ja się staram, że jak najlepiej tutaj rośnie to wszystko, że te zwierzęta mają dobrze. Teraz na wodę. Zawsze chcą deszczową wodę, ale nie pada deszcz, więc nie ma. To jest taka wymiana. Ja im dam coś, a oni oddają mi coś innego. Moja krowa ma imię, moja krowa zna mnie. To nie jest numerek w stadzie, gdzie jest kilkaset zwierząt, tam się kręcą. Co? Pierwsza krowa dojona. Teraz trzeba wylać mleko. Dwa razy dziennie, tak? Dwa razy dziennie. A ile tam jest? Tam 15 litrów mleka będzie koło. Tak. Jak jest dużo właśnie. Bo to już będzie mleko na wieczorne ser jeszcze raz. Serem zawsze tam pilnują ludzie, jak on robi te sery. To jest trochę moja tajemnica też, tak, że to nie musi, wszyscy muszą wiedzieć, jak to dokładnie jest. No. Jesteśmy Szwajcarami, pilnujemy, że jest w porządku. Ja wiem, jeżeli ja sam odpowiedzialny, ja jestem odpowiedzialny. Dobry ser można tylko robić, jeżeli jest dobry produkt i ta czystość i wszystko. Więc ja to utrzymam, to co jest, ale to jest taka naturalna
czystość, więc to nie bez przesady. Ja tutaj nie muszę użytkować tutaj mocne chemii. Teraz jest właśnie ten skrzep rozdrobnić tutaj, żeby z tego skrzepu z mleka robi się ser. Jest to 50 litr mleko i z tego będzie niecałe 5 kg ser. Tak. Jeżenią to mogą być ponad 5 kg ser, kiedy już mleko jest bardziej treściwe. Jeżenią jest mniej wody w mleku. No i teraz to jestem chyba jeden z tych rzadkich serowarzy, którzy się osobiście stoją i te sery kręcą. Po większość to już maszyna robi. Ja tu osobiście stoję, dlatego te sery są bardzo osobliwe tak, we mnie sensie, że za długo coś robię, czy z czasem nie tak, od razu jest inny ser. No. To jest każda minuta decyduje, czy jest taki, czy inny. A tak to wygląda codziennie. Tak, nawet codziennie. W sobotę, w niedzielę, tak, nigdy nie ma dzień wolny. Nie ma za bardzo. A kiedy był ostatni raz, odpuściliście tych miejsc? A to znaczy, nie. Byliśmy tylko w Szwajcarii 2,5 lata temu, ale tylko zimą, na krótko, ale tam też mieliśmy zadanie. Musieliśmy pracować, bo musiałem likwidować mieszkanie mojej matki. Tak. I do domu, tak? Żaden odpoczynek to nie było. Dla mnie, szczerze mówiąc, osobiście jest trochę za dużo tej pracy w ziemi, bo jednak ja bardzo to wszystko lubię, ale wolę też jednak się rozwijać inaczej jeszcze, bo właśnie lubię malować i lubię też trochę artystyczne rzeczy. Czy myślisz o Szwajcarii często? Ona tak, ona trochę z tym rzeczy. Ja nie lubię te. Ludzi tam nie przyciągają mnie, chociaż jest przyjemnie, żeby mówić jak potrafisz. A Polacy przyciągają ci więcej niż Tak, wolę Polaków niż Szwajcarów. Wydaje mi się, że jest bardzo trudno i męczące i no, jesteś ograniczony, musisz być na terenie cały czas. Jak byłby twoje rady? No nie róbcie to sam, tak. Lepiej spróbujcie z kim współpracować. I to jest jedno. Drugi, nie wszędzie jest tak trudno jak tutaj. To jest bardziej. Ja jestem ekstremalnym przykładem naprawdę, bo to jest Suwalszczyzna. Bardzo zimno jest tutaj klimatem i sucho latem. I tu jest bardzo kamienisty. Więc jeżeli jest trochę taki w miarę normalny grunt, to nie jest tak trudno. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie wideo i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej filmy o rolnictwie w Polsce. Tomasz, powiedz nam, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o wasze działania. Informacji zbyt wiele nie ma, jest tylko strona internetowa www.realearth.pl, która już od wielu lat tam niestety nie zostało aktualizowane. Poza tym bardzo mam prośbę, my tutaj sery sprzedamy. Jest bardzo dużo klientów, raczej zawsze więcej klientów niż serów, więc więcej klientów nie potrzebujemy tutaj. Ale można wspierać w tym, że można przychodzić i ewentualnie tu z nami coś robić. Można tu jakiś czas tu spędzać i się uczyć coś i pomagać tutaj nam. Jeżeli ktoś coś umie, nawet jeszcze lepiej, tak już przedtem. Jeżeli ktoś umie ścinać tu drzew owocowych i może mi tak aktywnie pomagać, to jeszcze lepiej. Ale bardziej to potrzebujemy, takie wsparcie osobiście, że ludzie się angażują, a nie tylko, żeby kupić sery od nas. To niestety nas zabija prędzej czy później, tak.